Witajcie w kolejnym odcinku Let's Minecart. Dzisiaj nie wiem, czym się zajmiemy. Czym można się zająć? Dobra, już chyba wiem, czym można się zająć. Zajmiemy się kopalnią, nie kopaniem, tylko kopalnią. Dwie rzeczy mylone przez was. Kopalnia albo jaskinia i kopalnia. No to są dwie chyba najbardziej mylone przez was rzeczy. Można oczywiście wszystko można robić. Można kopać, można robić co się chce się. Torcze, czyli pochodnie też weźmiemy. No dobra. To wykopiemy sobie naszą kopalnię. Ja chcę wam głównie pokazać metodę, jaką ja kopię. O, proszę. W miejscu piaskowego dawno wykopiemy sobie kopalnię. Chwila, światło mam. Najjaśniej, tak? To cienko trochę. Teraz jedna pochodnia oświetlona bardzo dużo. Kurczę. Poczekajcie, teraz wracam. Dobra, z powrotem jestem. Wstawimy sobie to workbench, a zrobimy sobie kill off. No i jeszcze zabierzemy workbencha, bo przecież po co ma się kopać planować w tym miejscu, co nie? No oczywiście. Niech się chłopak rozwija. Dobra, mamy żelazo. Gratulacje dla nas, pierwszy nasz. Nie, już nie pierwszy, ale w tej kopalni może i pierwszy. Ale ogólnie to wielki krok dla człowieka. Nie. Albo i tak. Jest to wielki krok dla człowieka, ale mały krok dla ludzkości. Oczywiście jest to wielki krok, ale przeżycie żadne, bo już tyle żelaza wydobyłem w swoim życiu, że aż to liczby tego nie chcą opisywać. Zawsze dla żelaza znajdzie się użytek. Ja już węgiel zaczynam kiedyś też myślałem, to znaczy wiedziałem, że węgiel może mieć wiele zastosowań, wiele użytków, ale a teraz już węgiel zostawiam po prostu teraz w tej aktualizacji 1.8.1, jeszcze jeden dzień pre-release i pre-release 2. No. Bardzo dużo po prostu przybyło tego węgla. Węgiel jest na potęgę po prostu. Węgiel jest wszędzie. Wszędzie jest węgiel w ogromnych złożach. No i potrafiłem wrócić z ogromną. Wchodzę do kopalni po prostu, dwa staki węgla potrafiłem mieć pół godziny. Dziękuję za takie coś. Węgiel kamienny też przecież powinien być docenianym surowcem. To nie jest taki najmniej ceniony surowiec. Są, powinny być mniej cenione surowce, ale miedź powinni dodać na przykład. Miedziane akcesoria i 26. Dobra. Co mogę wam jeszcze dodać? Pre-release 1.9 szczególnie mi się nie spodobał grzybowy biom. Nie wiem jak wam, mi się naprawdę nie spodobał ten grzybowy biom. No, bez przesady, duże grzyby no, po prostu też zwalili. Nie to, że zwalili, że jakieś błędy są, nie, po prostu te duże grzyby to jest porażka. Minecraft staje się grą typu Tibia czy coś, czy jakiś Metin. A wszyscy lubimy Minecrafta właśnie za to, że nie jest takim metinem, czy taką tibią. Bardzo mi się nie spodobał ten pomysł, że ze sprowadzeniem grzybowego biomu, gdzie latają krowy
w grzyby. No to jest to jest porażka. Zrobić krowę w grzyby. Jesteśmy na poziomie 16-15. Nie dojdziemy tym kilofem do dół. No. Ale zrobiliśmy jeden sobie na... O Jezu, co to jest za błąd? Co to jest za błąd? Proszę, jest błąd. Znalazłem buga. 14, 13, 12. Dobra, teraz moja metoda. Nie, no po prostu. Chciałem wam pokazać moją metodę i trafiłem na węgiel. Jeszcze nie zaczynając, tak jak powiedziałem koledze, pokażę ci gdzie moją metodę wydobywania. I rozkopałem po prostu, żeby pokazać mu tą metodę. Jeszcze nie zdążyłem pokazać i znalazłem diamenty, no. Ale to jest magia tej metody, która nie zawsze się sprawdza, ale jak się sprawdzi, to jest gites. Gites, gites, gites. No patrzcie, potęga węgla. Nie, to jest i tak małe dość złoże. Potrafią się większe generować. Ale proszę. A więc moja metoda. Nic tu nie ma. Nie, ja wam pokażę to na terenie, który nie jest. Sobie pochodzi, żebym wszystko wiedział dobrze. Kopię na maksimum w dal. To samo robię ze strony drugiej. Jeżeli ktoś jest nadgorliwy, jeszcze można rozkopać w górę, ale to już jest według mnie bezsensowne. I na trzeciej kratce rozkopanej stawiam sobie pochodnie, jeżeli nie widzimy, ja akurat widzę. I patrzymy, czy nic nie ma. Rozkopujemy na maksa. Tak co drugą kratkę i się nic przed nami nie ukryje. A dlaczego już objaśniam? Metoda jest taka, że jeżeli jest z tej strony, to zawsze widać. Proszę, to jest najlepszy przykład. Jeżeli jest z tej strony, to widać w tym wykopalisku. Jeżeli jest z tej strony, widać w tym. Bardzo dobra metoda na patrzenie. Jeżeli ktoś jest bardzo niewidomy, znaczy nie, bardzo niewidomy, co jak chrzanie, bardzo słabo widzi, to może sobie oczywiście po prostu też do pochodnie i tak będzie bardzo dobrze widać. I tak kopiujemy sobie tą metodę. Tą metodą. Dobra, jest redstone, ale ja chciałem. Try to swim in lava. Ho 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 ho! Nie, no, najpierw płynę do góry. Kabum, kabum, kabum. Metoda jest dobra do znajdywania kopalni, wie? To znaczy nie kopalni, ale wszystkich jaskiń. No kopalni zresztą też. Jaskinia. Suchy chleb i wody świnia. Widzicie? Diamenty. Można też znaleźć metodą, ale teraz diamenty, taka ciekawostka ode mnie, diamenty generują się rzadziej. Generują się głównie w jaskiniach. Kiedyś generowały się nie tylko w jaskiniach, to znaczy rzadziej w jaskiniach, a teraz rzadziej w jaskiniach niż normalnie w ziemi, a teraz generują się częściej w jaskiniach. Co według mnie jest niezbyt dobre, bo rzadko się generują w jaskiniach, ale też nie upraszczają tak tej gry. Jak myślałem, bardzo uprościli grę. Kiedyś to można było powiedzieć, że jest się na survivalu. Excuse me, a czym mam to wykopać? Dobra.
kręcimy się na diamenty. No. Najlepsza metoda, co ja żem odwalił. Tak, dioksy. To sobie przetopimy, powiedzmy, że nie będziemy wyrzucać węgla na marne. Więc przetopimy sobie od razu 8, ja sobie wykopię ten węgiel. Widzicie, bardzo duże złoża węgla w tej wersji. I nie tylko, już zaczęły się generować takie złoża od wersji chyba 1.3. Bardzo duże złoże zaczęły się generować węgla. Bardzo często zaczął się generować węgiel. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, bardzo często. A my sobie wykopiemy, ale najpierw ta niezawodność musi być. Czy sprawdzimy, bo tutaj jest, proszę, co tu jest? Tu jest obsydian, to będzie pod tym lawa? Nie będzie. Ale w okolicach może być lawa, dlatego tak rozkopię sobie to. Po pierwsze diamenty, to trzeba uważnie się patrzeć dookoła siebie. No nie pierdzielcie, że to tylko tyle. No to kopmy. Kopię, panowie. No nie pieprzcie. Ale hała. Jak ten redstone. Number one. Jedna sztuka redstone szuka. No, ja jestem jedna sztuka, ale redstone nie szukam. Szukam tylko i wyłącznie diamentów, ale z tego, co nam się dzisiaj trafiło, to najwyżej mogę sobie zrobić sierp albo miecz, albo nie wiem co jeszcze. Jeszcze sobie mogę zrobić łopaty dwie. Nie, no myślę, że trochę większe teraz te złoże się generują. Proszę. To pominiemy to sobie może? No i to, co chciałem wam pokazać, moją metodę, pytaliście się, nie w komentarzach, ale na prywatnych wiadomościach, jak ja to kopię, że zdobywam. Czasami, bo jeszcze na Let's Play Minecraft miałem bardzo duże złoża cobblestone'a, żeby wybudować. Miałem bardzo duże złoża, to znaczy nie duże złoża, ale ciągle widzieliście u mnie nowe rzeczy z diamentu, prawda? Nowe, kopię trochę tego cobblestone'a. Kopałem, bo już nie ma tego save'a. A więc mamy noc. Jeden dzień już nam zleciał z pokoju. Nie wiem, czy w takim spokoju, jakbyśmy chcieli, ale na pewno nie możemy narzekać na brak... No, brak wrażeń troszkę możemy narzekać, ale to tylko dla tych nadgorliwych. A więc dziękuję wam za obejrzenie tego. Komentujcie, subskrybujcie, ale to już za chwilę. Komentuj, subskrybuj, klikając na żółty guziczek.